Ile mamy leopardów? Oczywiście chodzi o czołgi Leopard 2 i to jest naprawdę bardzo krótki materiał. A tych czołgów mamy 247 sztuk, 142 sztuki wariantu A4, który obecnie jest modernizowany do standardu Leopard 2 PL oraz 105 sztuk leopardów 2A5. Leopardy, te 142 sztuki leopardów A4, są modernizowane do wersji PL oraz tej nowszej PLM1. Obecnie najprawdopodobniej około 49-50 sztuk tych leopardów zostało zmodernizowanych i są już tym wariantem PL. Docelowo wszystkie a czyli 142 sztuki, mają zostać zmienione na wariant PL, a ten wariant PL to dodatkowe moduły opancerzenia wieży, elektryczny mechanizm obrotu wieży, nowe przyrządy celownicze, dostosowanie do nowszych pocisków, montaż APU. Ale kiedyś obiecałem, że będzie materiał o tej wersji PL, i oczywiście tak będzie. Te leopardy A5, one też zostaną w przyszłości doprowadzone do standardu PL, ale oczywiście ten standard będzie dostosowany do tej wersji wyjściowej A5 i do tego ta modernizacja już będzie, można powiedzieć, opierała się na wiedzy, jak ta modernizacja A4 przebiegała. A tu trzeba zaznaczyć, że no pierwsze lata były dosyć trudne. A4 Leopardy 2 A4 trafiły do nas z Niemiec w latach 2002-2004 i są to czołgi wyprodukowane w latach 1985-1987. Kolejne 14 sztuk A4 i 105 sztuk A5 trafiło do nas w latach 2014-2015. Ale dlaczego a 4 są modernizowane? To może już tak na przyszłość, na przyszły materiał. Oczywiście, nie chodzi tylko o zwiększenie potencjału, chodzi też o to, że te wersje mają coraz trudniejszy, a wręcz często niemożliwy dostęp do niektórych części. I gdyby ich nie zmodernizować, to te 140 kilka sztuk leopardów 2A4 po prostu z czasem by przestało działać. A ponieważ i tak trzeba było, można powiedzieć, je ulepszyć zmodernizować, to ta modernizacja również zawiera takie elementy, które pozwolą leopardom 2.pl służyć u nas jeszcze przez wiele lat. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały. Niedługo pojawi się materiał o leopardzie 2.pl, więc zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.